Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Od kiedy wykładam finanse, tak naprawdę moi studenci wiedzą, że kiedy będę używać wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego, to na pewno egzaminy u mnie nie zdadzą. Jakież zdumienie było, kiedy w latach przedkryzysowych to właśnie ten wskaźnik, ROE, słynne, popularne ROE, stopa zwrotu z kapitału własnego, stała się właściwie synonimem sukcesu. Im wyższe ROE, tym większy sukces. I było to zdanie podzielone nie tylko przez publicystów czy dziennikarzy, ale przez finansistów, przez inwestorów, przez właściwie wszystkich w teorii i w praktyce finansów. Kiedy doszliśmy do kryzysu, postanowiłem się tym tematem zająć nieco bliżej, stąd 8 lat niestety czy stety ugrzęzłem w dźwigni finansowej. Temat okazał się niezwykle absorbujący, najprawdopodobniej dużo bardziej niż piątka moich córek i jeszcze do tego szósty syn razem wzięci. To jest 8 lat mojej pracy. Chciałbym się z wami podzielić dźwignią i kryzysem finansowym. Dla mnie, prostego finansisty, który zajmuje się wycenami, kryzys finansowy to jest ten rysunek. Tutaj nie ma żadnego kłamania ze statystyką, ponieważ mamy po lewej stronie skalę. W ciągu niecałych 2 lat indeks giełdowy spadł o 80%. Zupełnie bez precedensu sytuacja porównywalna być może jedynie z rokiem 29, kiedy Dow Jones spadł o 90% i czekaliśmy prawie 25 lat, kiedy wróci do poprzedniego stanu. Na razie czekamy już trochę, jeszcze 50% do odrobienia. Chciałbym od razu zacząć tak, żeby obudzić nas wszystkich od mocnej takiej popperowskiej tezy, żeby była kontrowersyjna. Mam nadzieję, że też prawdziwa. A mianowicie, poza wszystkimi innymi przyczynami, które chyba dosyć dobrze już rozumiemy, wszyscy święci się już tymi tematami zajęli, wydaje mi się, że na skalę zadłużenia i kryzysu, a także przeszacowania cen giełdowych, duży wpływ miała, no niestety, nasza ignorancja, jeśli chodzi o najbardziej podstawowe procesy dźwigniowe. Proszę mi wybaczyć, że będę czasami używał słowa lewarowanie, ono dosyć dobrze oddaje istotę. Chaos, bezprecedensowy chaos pojęciowy w tej tematyce. Kryzys finansowy, ten, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, to jest przede wszystkim kryzys zadłużenia. Tutaj są liczby, których ja w ogóle jako analityk zajmujący się wycenami nie rozumiem. Jeżeli mówimy o zadłużeniu sektora bankowego, 36, ja spisałem tę liczbę z internetu, bo ona po prostu, to jest kosmiczna liczba, 36 bilionów dolarów. To jest 100 kilkadziesiąt razy więcej niż kapitalizacja polskiej giełdy. To jest w ogóle liczba, której w ogóle nie sposób pojąć, bo zadłużenie w tym czasie było na skalę, którego nie sposób pojąć. Proszę Państwa, typowe zadłużenie banku było 40 razy większe niż kapitał własny banku w Stanach Zjednoczonych. Niektóre banki, takie jak Citibank, mówią, nie, my mieliśmy tylko 30 razy, ale gdyby tak naprawdę wszystkie zobowiązania pozabilansowe wziąć pod uwagę, to by mieli 52, a Freddie i Fannie Mae mieli 75 agencje rządowe. Mamy problem. Wyobraźmy sobie firmę rodzinną, która ma 50 tysięcy kapitału własnego i ta firma bierze kredytu na 2 miliony złotych, z czego 300 tysięcy na jeden dzień. Codziennie musi ten kredyt odnawiać, iść, zapłacić, poprosić, żeby jeszcze raz im dali na kolejny jeden dzień. Proszę Państwa, to nie jest firma rodzinna, to jest Bear Stearns i tak naprawdę wszystkie pozostałe, Goldman Sachs, JP Morgan może trochę lepiej, Merrill Lynch, Lehman Brothers, 12 miliardów kapitału własnego, a zadłużenia 400. Z tego na jeden dzień kredyt 70 miliardów. Codziennie te 70 miliardów musiało być odnowione.
I do tego jeszcze, proszę Państwa, tytuł najbardziej podziwianej firmy za swoją inwencję, profesjonalizm. Czasami pierwsze, drugie miejsce, bo pierwsze czasami zajmował Lehman Brothers. Proszę Państwa, czy dźwignia może wpływać, powodować, eskalować, lewarować bańkę giełdową? Eugene Fama, laureat Nagrody Nobla z 2013 roku, powiedział, jaką bańkę? Ja nie znam żadnej definicji bańki, to jest z jego wykładu noblowskiego, ale coś jest na rzeczy, proszę Państwa, ponieważ w 2013 roku dwóch noblistów dostało mniej więcej za ten temat Nagrodę Nobla. Fama dostał Nagrodę Nobla za to, że powiedział, że informacja jest świetnie uwzględniona w cenie i cena po prostu uwzględnia na giełdzie informacje. Natomiast w tym samym roku Schiller dostał Nagrodę Nobla za to, że powiedział zupełnie coś odwrotnego. Nie. Giełda nie odzwierciedla prawidłowo informacji. Dwaj panowie podzielili się jeszcze z panem Hansenem Nagrodą Nobla. Czy ceny są prawidłowe? Można by powiedzieć, że najlepiej po prostu sprawdzić, spróbować prognozować przepływy gotówkowe, zdyskontować je. Zobaczymy, czy cena ta na giełdzie odpowiada. Proszę Państwa, nie wierzę, jako analityk przez wiele lat na giełdzie, myślę, że analitycy giełdowi, zarówno jak i przemysł, bankowość inwestycyjna nie są w stanie tego zrobić. Proszę Państwa, nie ma czasu. Na giełdzie się robi pieniądze, a nie wyceny. Na giełdzie się robi kontrakty, a nie myśli się. Na giełdzie nie ma czasu. Trzeba zrezygnować z tej pracy i przyjść na uczelnię, żeby zacząć myśleć. I mniej więcej to jest taka moja droga, też kariera. Dlaczego napisałem o Buffetcie? Bo Buffett, proszę Państwa, kiedy widzimy w Warszawie wszędzie reklamy ketchupu Heinz, to właśnie on kilka lat temu kupił tę firmę za 9 miliardów i powiedział, że przyglądał się jej już od lat 60., 70. i stwierdził, że rzeczywiście dobra. Nikt już tak nie robi. W 2 minuty podejmujemy decyzję i najczęściej wyceniamy tę firmę wysoko, jeśli chcemy ją sprzedać, i tanio, jeżeli chcemy ją kupić. A zatem jak sprawdzić, na ile lewarowanie wpłynęło na powstawanie tej bańki? Ja bym chciał zobaczyć od środka, co robi lewarowanie, czym jest lewarowanie, gdzie są możliwe błędy, jak wpływa dźwignia na powstawanie. Ja mówię bańka, bo słowo bąbel mi zupełnie nie pasuje w tym kontekście, chociaż byłaby to lepsze tłumaczenie. Czym jest naprawdę lewarowanie? W najprostszym skrócie jest to umowny zakład, że jeśli coś pójdzie o 2 zł w dół, to ja stracę 10 zł. Jeżeli pójdzie o 3 zł w górę, to ja zyskam 15 zł. Po prostu umawiamy się, że nasze wypłaty będą inne niż de facto, po prostu lewarowane. Z zadłużeniem jest jednak troszeczkę inaczej, ponieważ zadłużenie to zakład czy projekt, biznes, który finansujemy długiem, da nam więcej niż koszt długu. I tu jest problem, proszę Państwa. Wydawałoby się, że do tej pory wszystko jest łatwe. Problem jest, że w tym zakładzie na ogół się wygrywa. Projekty na ogół dają więcej niż koszt długu. A zatem, dlaczego to jest problem? Bo ta na ogół wygrana jest iluzją. Nic w życiu, a szczególnie w finansach, nie ma za darmo. Miller Modigliani już nam powiedzieli bardzo jasno, że jest to tylko wynagrodzenie za ryzyko. Jeśli zarobiłeś, to najprawdopodobniej kosztem chorego serca, troszeczkę łysinki, no zarobiłeś, ale jest to wynagrodzenie za ryzyko. W konsekwencji, w wyniku zadłużenia, proszę Państwa, wartość firmy się po prostu nie zmienia. I my to wiemy już od 50 lat. Co więcej, wartość dla właściciela się nie zmienia, ale, i tu niestety jest ten problem, cena giełdowa idzie do góry. Ów wskaźnik ROE idzie do góry, bo wzięliśmy, przepraszam za wyrażenie, nachapaliśmy się ryzykiem. Stąd, proszę Państwa, jeśli Państwo chcą zarobić, jeśli racjonalny menadżer ma płacone za ROE, co musi robić? Brać dług. Jeżeli ma płacone za wzrost akcji, brać dług. Najbardziej racjonalna reakcja. Jeżeli ma bonus w postaci akcji, brać dług, bo per saldo na tym wygrasz, jak ci płacą. Zupełnie zrozumiała reakcja. No i do tego jesteś Mosted Mayer, tak? Proszę Państwa, mamy problem. W 2014 roku opublikowane zostały wyniki badań na ogromnej próbce banków komercyjnych, z których jednoznacznie wynikało, że banki
tak naprawdę dbają o roę, właśnie o to roę. Innymi słowy, jak są bardzo słabe, to tak się napompują długiem, że w końcu będą miały wysokie roę. I są w tej lidze tych wszystkich ładnych. No i to zostało udowodnione, że tak rzeczywiście jest. A następne badania, którymi się właściwie wszyscy zajmują od tej pory, proszę Państwa, to już są rzeczy, które my tłumaczymy studentom na pierwszym wykładzie finansów. Na przykład ryzyko wzrasta z zadłużeniem. No, gdyby mój student tego nie wiedział, nie zdałby egzaminu. No, im większy bonus w postaci akcji, tym większe ryzyko i zadłużenie. No, racjonalny menadżer dokładnie to zrobi. No, proszę Państwa, tu się wszyscy święci tym zajmują. IMF, Komisja Senacka, Fed. To są rzeczy, bez których no nie zdano by egzaminu z finansów. Większe zadłużenie oznacza większe straty w czasie kryzysu. No jak ktoś, proszę Państwa, się tak napompował długiem, a następnie wszystko idzie, to zgodnie z naszą zasadą lewarowana będzie też strata. To są rzeczy zupełnie oczywiste. I to jest najlepsze stwierdzenie. Sprawdzałem wielokrotnie, czy to nie jest jakiś po prostu żart, czy to jest rzeczywiście ta publikacja Europejskiego Banku Centralnego, w którym Europejski Bank Centralny mówi, ROE nas zawiódł. Banki z najwyższym ROE okazały się najgorsze w kryzysie. To jest oczywiste. No tak musi być. Sektor bankowy, i to jest najpiękniejsze zdanie Andrew Haldane'a, głównego ekonomisty Banku Anglii, który powiedział, sektor bankowy odrzucił wskazania Millera Modigliani'ego. Trzeba wrócić do MM. Proszę Państwa, postanowiłem przyjrzeć się sprawie. Zrobiliśmy ankietę wśród studentów praktyków. Przeglądnąłem definicję dźwigni finansowej Brilli Myersa klasycznej pozycji finansów w ostatnich 20 latach. Patrzyłem, w jaki sposób zmieniają swój pogląd na dźwignię. Przekomiczna ewolucja. Tu dołożyli, tu zabrali, tu dołożyli, potem znowu zabrali. Coś jest trudnego w tej dźwigni. Przeglądaliśmy kilkadziesiąt monografii, podręczników polskich i angielskich, amerykańskich. Przeglądaliśmy wszystkie najważniejsze artykuły o dźwigni finansowej z ostatnich 10 lat. Proszę Państwa, nie ma jednej definicji, nie ma pięciu, jest 10 i nikt nie zdaje sobie jak gdyby z tego sprawy, jak gdybyśmy do czynienia mieli z jednym obiektem, a one są różne, o czym za chwilę. W końcu no to trzeba pójść do Biblii ostatecznie, czyli do artykułu Millera, dźwignia finansowa leverage z 91 roku, aby zobaczyć, jak to jest tak naprawdę w artykule. Okazuje się, proszę Państwa, że w tym artykule jest ewidentny błąd. Całe rozumowanie nie odpowiada przykładowi liczbowemu, który noblista podaje. Ten błąd nigdy nie był wcześniej zauważony. Zupełnie zdumiewająca rzecz. Artykuł został opublikowany w 1991 roku w Journal of Finance, a następnie przydrukowany bez jakichkolwiek poprawek w Journal of Applied Corporate Finance w 2005 roku. Ten błąd nigdy nie był zauważony. Czy on jest źródłem chaosu, czy może on jest ofiarą chaosu? Ja tego nie wiem. Natomiast fakt jest taki. Chaos w teorii, proszę Państwa, lewarowanie to słowo wytrych. Spotykamy się przy kawie i mówimy, lewarowanie, jesteś zalewarowany. I nie wiadomo, o co chodzi, ale każdy wie, że coś związane jest z długiem. W konsekwencji, proszę mi wybaczyć, ja tego nie odczytam tej listy. Umówiłem się z dyrektorem, że nie odczytam tej listy, ale lewarowane, jak się przyglądnie literaturę, może być absolutnie wszystko. Może być to, może być to, może być to, może być to, może być to. Może po prostu być i wszystko inne, co tylko jest związane z zadłużeniem. To różne lewarowania, proszę Państwa. Różna treść, pojemność znaczeniowa, jak i różne miary. To są inne obiekty. W konsekwencji trzeba nam było stworzyć nową, ale czy nową, czy po prostu nie wrócić do podstaw, nową teorię dźwigni finansowej. Jak to zrobić? Nie wiem, czy Państwo pamiętają niezwykle ciekawą dyskusję na początku XX wieku pomiędzy Breuerem i Hilbertem, kiedy mówili o podstawach matematyki. I Breuer, holenderski matematyk, właśnie powiedział, nie, zaczynamy wszystko od nowa. Będziemy konstruować całą matematykę od początku, bo te wszystkie sprzeczności Russella i tak dalej były po prostu nie do zniesienia. Wtedy zrobił coś, co się nazywa konstruktywizmem. Postanowiłem zrobić dokładnie to samo. Krok po kroku, matematyka była prosta, wiedziałem, że to się da zrobić. Krok po kroku tworzyć wszystkie rodzaje dźwigni i patrzeć, jak one mają się wzajemnie do siebie, jak jedna wypływa z drugiej. To się udało zrobić za pomocą bardzo pojemnej, wstępnej definicji, z którą by się wszyscy zgodzili, żeby nie zrobić sobie od razu wrogów na początku, żeby wszyscy się znaleźli w mojej definicji. Stworzyłem wszelkie możliwe rodzaje lewarowania i mapę dźwigni. Dziesiątki różnych dźwigni, proszę Państwa.
Algorytmy, i to jest ważne, bo nie tylko stworzone, one zostały dokładnie ze sobą powiązane. Co wynika z czego? W jaki sposób jedna jest estymatorem drugiego? Gdzie są potencjalne błędy? Krok po kroku. Jakbyśmy mieli, proszę Państwa, 100 kilkadziesiąt dźwigni, to już to samo musi prowadzić do chaosu. To jest zupełnie naturalne. Natomiast ważne było, że jest hierarchia tych dźwigni. Wyznaczyłem, proszę Państwa, cztery kryteria. Po pierwsze, musi to być dźwignia. Po drugie, musi być to dźwignia, która zawsze, która nie znika nam tajemniczo, nic się z długiem nie stało, a dźwignia nagle nam zniknęła. No co to za dźwignia, która nagle nam znika? Ostatecznie, żeby była zgodna z teorią portfelową Markowica i aktywów, wyceny aktywów kapitałowych Lindnera i Sharpa. Jeśli wszystkie te kryteria były spełnione, uznałem to taką dźwignię za sensowną, inną za troszkę mniej sensowną, kolejne za troszeczkę jeszcze mniej sensowne, ale była całkowita mapa. W związku z tym stworzona została nowa teoria, posługując się językiem Imre Lakatosza. Składała się ona z twardego rdzenia, która opisuje nam ryzyko i wynagrodzenie za ryzyko, a wszystko inne to tak zwany pas ochronny, a tak naprawdę kosz na śmieci. Wszystko inne jest nieistotne. Miara Millera, tak z jego wykładu noblowskiego, okazała się być, proszę Państwa, hybrydą miary ryzyka i wynagrodzenia. Dlatego był problem z DFL-em i z miarą Millera, ponieważ to nie była jednorodna miara. W najlepszym wypadku można pokazać, że jest to ujemny estymator pewnych miar ryzyka, jeżeli ktoś jest zdesperowany, żeby to obronić. Bardziej niż miarę ryzyka przypomina pewną grę, konwencję językową. To jak starałem się opisać w mojej książce, to z pewnością nie ma nic wspólnego albo niewiele z finansami. Twardy rdzeń, to jest tak naprawdę do czego powinniśmy wracać. Lewarowanie stóp zwrotu, już powoli będę kończył. Tak naprawdę na czym polega tworzenie ceny giełdowej, jeśli dobrze rozumiemy lewarowanie? Przede wszystkim lewarowane są wymagane stopy zwrotu, koszt kapitału. Biorę dług z natury, będę szedł do góry. Nie dlatego, że jestem świetny, tylko że zadłużony. Tak? Czyli musimy zrozumieć lewarowanie najpierw wymaganych stop zwrotu, ale potem, i to jest wynagrodzenie tak zwanego ryzyka systematycznego, to się mi należy. Natomiast lewarowane są też odchylenia od wartości oczekiwanych. Wszelkie tak zwane ryzyko niesystematyczne, czyli wszelkie uzasadnione wyceny, ale będą też lewarowane. Jeżeli mam dług, to będą lewarowane. Proszę Państwa, niestety lewarowane będą też każde błędy w wycenie. Źle wycenię, lewar mi to zlewaruje. A można pokazać, że firmy lewarowane mają tendencję do tego, żeby być jeszcze same w sobie źle wycenione, a zatem będą jeszcze bardziej źle wycenione. Oprócz tych lewarowań zadłużenie oczywiście ma też inne ważne aspekty. Podatki, koszty bankructwa, koszty agencyjne. Ja się tym nie zajmuję. Ja tylko prymitywnym lewarowaniem moich wyników. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym powiedzieć, że te trzy punkty to są podstawy finansów, o których zapomnieliśmy. I tak graficznie, przedostatni slajd, zrobiłem symulację. Niebieska wartość to jest cena giełdowa nielewarowanych firm, czerwona lewarowanych. Proszę Państwa, oczywiście, że czerwona będzie z natury powyżej. Ta łamana to już są zniekształcenia. Zobaczmy, że jeżeli niebieska idzie w dół, czerwona idzie bardziej w dół. No to są zupełnie oczywiste oczywistości. Tutaj akurat mamy sytuację, że odchylenia są takie w tej symulacji, że są poniżej wartości oczekiwanej. Możemy mieć sytuację, w której tak naprawdę, w której lewarowana w ogóle jest firma poniżej i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja miałem trudne zadanie, proszę Państwa, bo pan rektor mi powiedział, masz mówić tak, żeby wszyscy zrozumieli, ale masz wytyczyć nowe kierunki. No, trochę trudno, niech to będzie ten ostatni mój slajd. Zadanie na dziś, powrót do podstaw. Należy natychmiast powrócić do Millera, Modiglianiego i debaty o ryzyku. Wiem, dlaczego finansiści od niego odeszli, czasami mówiąc, że po prostu są za bardzo restrykcyjne założenia, czasami wiedzą, że robota została zrobiona, w związku z czym przenieśli się do innej działki. A tutaj zajęli się różni inni, praktycy i tak dalej, i tak dalej. To jest osobny temat. Powrócić natychmiast, odrzucić miarę Millera DFL, która jest w każdym prawie podręczniku, proszę Państwa. To jest chwast. On jest niezwykle atrakcyjny interpretacyjnie i dlatego my go lubimy uczyć się też o nim, ale on jest błędny. To jest konwencja językowa, gra słowna.
Należy odejść od ROE natychmiast. Moi studenci wiedzą, że jak powiedzą ROE, nie zdadzą egzaminu. Dlaczego? Bo trzeba robić wycenę firmy, jej działalność. Działalność operacyjną. Szewca trzeba wycenić, czy jest dobrym szewcem, a nie czy się zalewarował. Rafinerię, czy dobrze produkuje ropę, a nie czy ma cwaniaka, który gdzieś tam coś kupi, sprzeda opcje albo się inaczej sfinansuje. Zadania na przyszłość. I to, potrzebna nam jest ogólna teoria struktury kapitału. Tak jak ogólna teoria dźwigni finansowej była prostą od strony matematycznej rzeczą, myślę, że ta nigdy nie powstanie. Musimy iść w tym kierunku, ale będzie ciężko. Trzeba zastanowić się, czy nie ma dźwigni też w innych sytuacjach, tak zwane dźwignie nieodsetkowe. To tylko sygnalizuje tematy, chętnie będę rozmawiał w kuluarach. Dźwignia dług publiczny i zadłużenie gospodarstw domowych to jest coś innego. Dźwignia w firmie to jest coś innego niż problem z budżetem, ale są pewne analogie. Można głęboko pójść w te analogie. I jest jeszcze pewna techniczna, jeżeli ktoś zna artykuł Mertona z 81 i Timing Skills, to bardzo zapraszam do debaty, bo czuję się samotny w tym temacie, tak? To są podstawy, proszę Państwa. To na górze są podstawy i to jest moja teza. To nas zawiodło. Zawiodły nas podstawy. Dziękuję serdecznie Państwu. Skalę w ciągu niecałych 2 lat indeks giełdowy spadł o 80%. Zupełnie bez precedensu, sytuacja porównywalna być może jedynie z rokiem 29, kiedy Dow Jones spadł o 90% i czekaliśmy prawie 25 lat, kiedy wróci do poprzedniego stanu. Na razie czekamy już trochę, jeszcze 50% do odrobienia. Chciałbym właściwie wszystkich w teorii i w praktyce finansów. Kiedy doszliśmy do kryzysu, postanowiłem się tym tematem zająć nieco bliżej, stąd 8 lat niestety, czy stety, ugrzęzłem w dźwigni finansowej. Temat okazał się niezwykle absorbujący, najprawdopodobniej dużo bardziej niż piątka moich córek i jeszcze do tego 6 syn razem wzięci. Magnificencjo, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Od kiedy wykładam finanse, tak naprawdę moi studenci wiedzą, że kiedy będę używać wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego, to na pewno egzaminy u mnie nie zdadzą. Jakież zdumienie było, kiedy w latach przedkryzysowych to właśnie ten wskaźnik, ROE, słynne, popularne ROE, stopa zwrotu z kapitału własnego, stała się właściwie synonimem sukcesu. Im wyższe ROE, tym większy sukces. I było to zdanie podzielone nie tylko przez publicystów czy dziennikarzy, ale przez finansistów, przez inwestorów, przez... Chciałbym Państwu... To jest 8 lat mojej pracy. Chciałbym się z Wami podzielić dźwignią i kryzysem finansowym. Dla mnie, prostego finansisty, który zajmuje się wycenami, kryzys finansowy to jest ten rysunek. Tutaj nie ma żadnego kłamania ze statystyką, ponieważ mamy po lewej stronie